O, witam, witam, witam serdecznie. Coś mi się ciężko tutaj było połączyć, ponieważ były jakieś zakłócenia. Okazało się, że wyskoczył mi jakiś komunikat tu w tym moim telefonie, że mam słabe połączenie internetowe, chociaż tutaj jest dosyć dobre połączenie. Więc moi drodzy, zapowiedziałem 5 minut wcześniej, że Piotr Mrotek, nasz przyjaciel, który walczy o dobre imię Kościoła katolickiego, o nas wszystkich katolików, chrześcijan, z Chrystusem Jezusem za Pan brat. Więc Piotr Mrotek już jest ze mną na łączach, tutaj jestem połączony z nim i zaraz oddam mu głos, bo ma bardzo ważny apel do nas, do Polaków, Polek, do rodaków, którzy mogą być nastawieni, czy mogą być nastrojeni no, w sposób dosyć niezbyt uprzywilejowany dla Polaków, dla Polek, dla katolików. Więc Piotrku, możesz się teraz przedstawić i jesteś już na wizji. Ja tylko bym bardzo prosił w międzyczasie, jak Piotr będzie cokolwiek mówił, żeby napisać, czy dobrze jest słychać nas ogólnie. Czy ja jestem dobrze słyszany, czy Piotr jest dobrze słyszany. Dziękuję serdecznie z góry. Piotrek, masz głos. Tak, witam Cię Jarku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Bracia i siostry, kochani w Chrystusie Panu. Ostatnio dostałem, znaczy ostatnio wpadł mi w ręce taki po prostu list odnośnie od papieża Franciszka z Rzymu. I bardzo mnie ten list zaniepokoił, dlatego chciałem się podzielić z wami po prostu z tą wiadomością i przestrzec was, żebyście po prostu w jutrzejszym dniu nie brali po prostu w tej modlitwie udziału. Bo Dlaczego? jest zapowiedziana modlitwa przez papieża Franciszka, modlitwa o niezbyt takiej jasnej procedurze dla nas chrześcijan, wyznawców Jezusa Chrystusa. Prawda? Teraz powiesz trochę szczegółowo o tym, tak. Tak, i teraz ja przeczytam fragment właśnie tego listu, kawałeczek i później to co już taki krótki artykuł zrobiłem na Glorię, który taki dokładniejszy, który właśnie o tym wszystkim mówi. I właśnie przeczytam teraz właśnie to co właśnie papież Franciszek powiedział i brzmi to tak. Ponieważ modlitwa ma wartość uniwersalną, przyjąłem propozycję Wysokiego Komitetu na rzecz ludzkiego braterstwa, aby 14 maja wierni wszystkich religii, słyszycie, wszystkich religii, No właśnie. połączyli się duchowo w dniu modlitwy i postu, by błagać Boga o dopomożenie ludzkości w przezwyciężaniu pandemii koronawirusa. Ja dalej napisałem coś takiego. Dlaczego to takie ważne? Jest tylko jedna religia i jeden Chrystus ukrzyżowany. W innych niby to religiach są bożki. Tam Chrystus nie był ukrzyżowany. Nie możemy dać na to zezwolenia, by zmniejszać innych wymyślonych bożków z Jezusem Chrystusem. Jest to bałwochwalstwo, a dając na to zezwolenie, wypieramy się jedynego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Proszę was, nie bierzcie w tym udziału jutro. W zamian odmówmy lepiej różaniec w intencji nawrócenia grzeszników. Wtedy zachowamy wiarę w jedynego Boga w Trójcy Świętej i jedyną religię. Idąc za tym głosem, do którego nawołuje Franciszek z Rzymu, do zmieszania się wszystkich religii w celu wspólnej modlitwy, każdy do swojego Boga, możemy utracić wiarę i duszę. Katolik nie może do tego dopuścić, gdyż jeden jest Kościół i jedna wiara, którą założył Jezus Chrystus na Piotrze. A takich głosów będzie coraz więcej. Nie na darmo zostało podpisane braterstwo w Abu Dhabi z islamem. I to już było zaprzeczenie, zaparcie się jedynego Boga i Mesjasza Jezusa Chrystusa. Zbratanie się z Allahem to herezja i odstępstwo od jednej wiary. Prawdziwe braterstwo powstaje wtedy, gdy człowiek jest ochrzczony w Kościele Jezusa Chrystusa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. gdyż nie dano pod niebem innego imienia, w którym można byłoby się zbawić. Jezus Chrystus.
Dlatego proszę was, podzielcie się tą wiadomością z innymi, by ludzie nie wpadli w pogaństwo. A tu chodzi tylko o wasze zbawienie, o waszą duszę, gdzie trafi po tej wędrówce ziemskiej. Do nieba czy na wieczne potępienie. To tyle chciałem się z wami podzielić i przestrzec właśnie przed takimi zgromadzeniami się wszystkich niby to religii, gdzie czczą w każdej niby to religii czczą innego Boga. To jest zaprzeczenie się naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Nie można słuchać takich głosów. Nie pierwszy raz zresztą Piotrze Franciszek no, robi takie oferty dla chrześcijan, takie oferty czysto ludzkie i przepełnione właśnie taką spuścizną rewolucji francuskiej. Mówi się o tym braterstwie, równości, nawet nawoływał ostatnio narody czy prezydentów krajów do tego, żeby jak najszybciej dołożyć starań do jak najszybszego powstania szczepionki przeciwko koronawirusowi. No, zadziwia mnie ten papież. Niestety jest naszym papieżem, jest głową Kościoła, jakby nie było, ale jest naszym bratem również i również jego trzeba napominać. Trzeba napominać biskupów, którzy błądzą, którzy oddają się władzy świeckiej, poddają się władzy świeckiej. Trzeba ich napominać w duchu braterstwa, w duchu miłości, miłosierdzia Bożego, w duchu Jezusa Chrystusa, który na litość Jego boskiej mocy, żeby wreszcie to zrozumieli ci hierarchowie. Przecież tak dłużej być już nie może. Piotrze, dziękuję ci za ten apel. Ty to śledzisz, ja nawet nie wiedziałem, że na jutro jest taka modlitwa planowana. Widzisz, jak człowiek jest zaprzęgnięty w kierat, pracuje od rana do wieczora. Dzisiaj też obiecałem ci, że będę wcześniej troszeczkę nadawał, ale niestety różne przypadki, wypadki, które mnie po drodze spotkały, no opóźniły tą naszą audycję, ale myślę, że nic straconego. Jutro ma odbyć się właśnie ta modlitwa. Moi drodzy, nie wolno modlić się z heretykami. Nie wolno zasiadać do stołu z religiami, które w swoich doktrynach mają przemoc, morderstwa, zabijanie innych ludzi, wyznawców innych religii, innej wiary niż tą, które wyznają oni. Czyli to są muzułmanie, talmudyści, syjoniści i wiele, wiele innych ugrupowań takich religijnych, które w swoich doktrynach mają na celu zniszczenie innych. Mimo wspaniałych nieraz tekstów, które tam gdzieś w internecie padają, że islam jest religią miłości i tak dalej, ludzie to kupują, ludzie w to wierzą. Oczywiście niech oni sobie tam wierzą, to jest ich sprawa, ale nie można z nimi się bratać. To nie jest droga, którą wyznaczył nam Jezus Chrystus. Na pewno nie. Piotrku. Tak, braterstwo jest przez chrzest przede wszystkim w Kościele Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwe braterstwo, bo wtedy przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi od jednego prawdziwego Boga. Dokładnie. Piotrze, dziękuję ci za ten apel. Taka krótka dzisiaj, taka krótka audycja może, ponieważ ja wracam z powrotem do pracy, mam jeszcze dużo, dużo zajęć tutaj koło domu. Piotr, myślę, że twoja... ta odezwa, ten twój apel poskutkuje tym, że nasi bracia, chrześcijanie, katolicy zaczną się zastanawiać, do czego to wszystko zmierza, dokąd zmierza ten cały świat. Ten cały świat jest opanowany przez bardzo złe moce, które dążą do poważnego konfliktu globalnego i to widać już jak na dłoni. Więc my... I jednej światowej religii, która jest absurdem, która jest po prostu awykonalna. To jest tylko i wyłącznie taka nowomowa i takie przedsięwzięcie, które ma oddać władzę diabłu i sługom diabła, którzy na tym świecie no, mają dzisiaj dominację pieniężną, finansową, ekonomiczną, militarną. Oni mają już taką władzę, że na całym świecie są w stanie zapanować nad wszystkimi narodami. My nie możemy się temu poddawać. Mamy zostać uczniami Jezusa Chrystusa, który głosi pokój, miłość, dobro i właśnie takie prawdziwe braterstwo w chrzcie Ducha Świętego, chrzcie w Chrystusie. Otóż to. Dziękuję ci, Piotrze, za ten apel. Jeszcze raz.
Pozdrawiam Cię serdecznie, pozdrawiam cały Górny Śląsk, pozdrawiam Ślązaków, pozdrawiam też górników, którzy są poddawani dziwnym zabiegom. Dziwne, że cały kraj się zatrzymał i nagle dostaje taką informację w mediach głównego nurtu, że oto budowlanka może hulać na całego, budowanie autostrad może hulać, ale zagrożeni są nagle górnicy na Śląsku. To też jest niepokojące, prawda? No ale my nie o tym będziemy rozmawiać. Może w przyszłej audycji poruszymy te tematy. Zastanówmy się nad tym, kto wydaje dyspozycję tym naszym rządzącym, administratorom naszego kraju. Ciężkie pieniądze tam wchodzą. A my, uczniowie Jezusa Chrystusa, mamy pozostać wierni Jego nauce. Dziękuję serdecznie. Piotrze, pozdrawiam Cię serdecznie. Zostań z Bogiem. No, z Panem Bogiem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, kochani. Trzymajcie się. Przemyślcie to wszystko i módlcie się. Módlcie się, wracajcie do korzeni, dbajcie o swoje rodziny. To jest podstawa. Podstawową komórką społeczną jest rodzina. Jeżeli rodziny Wam zniszczą, rozczłonkują, to będzie po nas. Dzisiaj trzeba uratować rodziny. A ojczyzna będzie uratowana, jeżeli rodziny będą całe. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.